Siemanko, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym materiale mniej więcej pokażemy, jak naprawić lotko u jakiegoś lotnika, u gąbka, który właśnie ma brać udział, czy bierze już udział w lotach. Często przytrafia się tak, że jedno lub dwa lotka zostaną złamane. Dość w taki prosty sposób idzie to fajnie ogarnąć. Filmik gdzieś tam przez 2 tygodnie nakręcałem, bo też testowałem to u siebie, czy wszystko będzie działać. Wszystko działa, także śmiało mogę to polecić. No i zapraszam do oglądania. Będzie troszeczkę posklejane, ale będziecie wiedzieć, o co chodzi. O, tu przedstawiamy gołąbka. Częsty problem, jaki się zdarza u hodowców. O, jak widać, złamane lota podczas awantury gdzieś tam w celi. Niestety tak się zdarzyło, że lota połamał. Jest to gołąb, który za tydzień ma iść. Rozłóż mu tylko ten skrzydło, żeby było widać. O właśnie. Jest to gołąb, który za tydzień ma iść do kabiny. Spróbujemy mu to uratować. Zaraz pokażę, jak to zrobimy. Tutaj nie mamy kabiny. O. Tu w tym miejscu utniemy te zepsute lotki i spróbujemy w to miejsce wkleić od innego gołębia. Jest to jedyna szansa, żeby jeszcze to spróbować uratować. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Dobra, tu mamy, widać już które. Jeszcze zostało nam ostatnie pióro. I tu już mamy, no to ostatnie nam psuje cały ten. Tu mamy dwa przeszczepione. Widać które, bo one się delikatnie różnią. Zobaczymy, jak to wszystko gołąb sobie ułoży. Na chwilę obecną. Tak one wyglądają. O, fajnie, jakby były delikatnie szerzej, ale zobaczymy jeszcze te ostatnie. Zaraz spróbujemy pod parą naprawić. No i tak by to teraz skrzydło wyglądało. Zobaczymy, jak to będzie w powietrzu, czy będzie prześwit. Zobaczymy, jak to się do rana ułoży. Może akurat się uda ptaka uratować, że zaliczy jeszcze tą kabinę. Dobra. No, tak jak widzieliście na poprzednich nagraniach, jakoś tak spróbuję ten filmik skleić, żeby to było wszystko fajnie widoczne. Bo gołębia lotki sklejałem już 2 tygodnie temu, chciałem zobaczyć, jak to się zachowuje. No i fajnie, trzyma się gołąbek, lata, jest mu dużo lżej niż z tymi prześwitami. No i tutaj teraz można spokojnie to wytłumaczyć, jak to u mnie wyglądało. Zobaczcie, te lotki, widać, że one są wklejane. Nie ma, że tak powiem, tragedii, ale jak oryginalnego nigdy się nie da tego za bardzo zrobić. No widać, że wklejone lotki są, natomiast jest dużo łatwiej, gołąb spokojnie może trenować, może spokojnie sobie latać. Minęły 2 tygodnie od wklejenia, wszystko się trzyma, także jest jak najbardziej ok. No i tutaj teraz, jaki mam operatora, to może pokażemy, jak to wyglądało. No najłatwiej jest to zrobić, jeśli na przykład gołąb sobie wyłamie jedną lotkę, no bo jedną jest dużo łatwiej dopasować niż trzy i w dodatku końcowe ostatnie, nie? Jeśli na przykład złamie wam, powiedzmy, nie wiem, trzecią lotkę od końca, czwartą i tak dalej, czy nawet samą ostatnią, no to jest dużo łatwiej to zrobić niż trzy końcowe. No podstawą to jest to mniej więcej, żeby dobrać, porównać skrzydło, budową dobrać bardzo podobnego gołębia, żeby miał praktycznie podobne skrzydło, wielkościowo, żeby ten gołąb też był podobny, no i budowę lotek, żeby miał bardzo podobną, wtedy to pióro będzie pasowało. No i robimy na tej zasadzie, zobaczcie, tutaj zbliżymy, tak jak tutaj już widać jest na przykład. Tutaj to pióro od miejsca, gdzie się kończy praktycznie upierzenie na nim, czyli mniej więcej tutaj w tym miejscu, o tak pokażę, w tym miejscu ono już jest puste, także wtedy w tym miejscu je nożyczkami ładnie wycinamy na równo i w to miejsce wklejamy inne pióro. Idzie pogoń. Samiczką przecież się nie chce dzisiaj trenować, ale muszą. I w to miejsce wklejamy inne pióro. Co jest najważniejsze, taka kropelka czy super glue on bardzo szybko łapie, także musimy praktycznie sobie na sucho najpierw przymierzyć, pod dobrym kątem je ustawić, pamiętać jak, bo gdy tą kropelkę tam w to puste pióro wrzucicie kropelkę kleju jakiegokolwiek, on dosłownie w 4-5 sekund wam wyschnie, także wrzucamy wtedy kropelkę w tą łodygę tego pustego pióra i patrząc tak, jakby najlepiej robi to we dwóch, patrząc na to skrzydło od razu pod dobrym kątem wklejamy to pióro z innego gołębia, no i wszystko się będzie trzymało, gołąb na jesień te pióra jak najbardziej sobie wypierzy. No zobaczcie, tutaj na tym skrzydle no nie najgorzej to wygląda, widać, że nie są to oryginalne lotki, natomiast jest na tyle, że gołąb może sobie śmigać. No i lata, trenuje, przylatuje, także na razie jest ok. No to by był taki patencik, jeśli chodzi o te złamane pióro, bo to się u każdego zdarza, nieraz gołąb zahaczy, nieraz jakaś bójka w celi tych samców i tak się nieraz zdarza, także jest jeszcze opcja, żeby uratować gołębiowi ten sezon.
lepsze na pewno jest to niż po prostu wyrwanie i żeby z tym prześwitem ten gołąb latał. Także to na dzisiaj by było tyle. Mam nadzieję, że komuś tam w jakikolwiek sposób to pomoże. Trzymajcie się, dobry lot, cześć.